18-letni nożownik ze szkoły w Kadzidle miał problemy? Wyciekły nowe informacje. Nowe informacje na temat ataku z użyciem noża w szkole w Kadzidle na Mazowszu? Inni uczniowie ze szkoły, gdzie doszło do zdarzenia, zdradzili nieznane dotąd fakty na temat 19-letniego agresora. To dlatego wziął do ręki nóż i zaatakował 3 osoby. Atak nożownika w szkole w Kadzidle, nowe fakty. W środę 29 listopada Polskę obiegła wiadomość o ataku nożownika w zespole szkół powiatowych w Kadzidle w województwie mazowieckim. Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 12, a agresorem był 18-letni chłopiec uczący się w placówce. Po obławie trwającej 1,5 godziny policjanci poinformowali, że 18-latek został zatrzymany 500 metrów od szkoły. Pozostali uczniowie szkoły zostali zebrani w jedno miejsce w szkole, gdzie byli pod opieką m.in. policjantów, przekazał powiat ostrołęcki, który odpowiada za szkołę, gdzie doszło do ataku. W sprawie pojawiły się nowe informacje na temat agresywnego 18-latka. Agresor poszedł do łazienki szkolnej, wrócił uzbrojony. 18-latek został zatrzymany podczas próby popełniania samobójstwa w rejonie stadionu sportowego. Co kierowało uczniem szkoły, iż zdecydował się na zaatakowanie innych uczniów. Przypomnijmy, że w brzuch ranna została 19-letnia uczennica, a 19-letni uczeń otrzymał cios w szyję. Dziennikarze faktu dotarli do świadków całego zdarzenia. Wskazali oni na okoliczności oraz możliwy motyw działania 18-latka. Inni uczniowie opowiedzieli, że na chwilę przed atakiem z użyciem noża agresor wyszedł do łazienki. Kiedy z niej wrócił, na głowie miał kominiarkę, ale początkowo nie zaatakował przy użyciu noża. Motyw działania 18-latka z Kadzidła ujawniony. Po powrocie z łazienki z kominiarką na głowie 18-latek zaczął bić innych uczniów plastikową pałką. Dopiero później wyciągnął nóż i skierował się w stronę dziewczyny oraz chłopaka. 19-latka odniosła tak poważną ranę, iż musiała zostać przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Osoby z otoczenia 18-latka, który zaatakował nożem innych uczniów szkoły w Kadzidle, wskazały, że chłopak od jakiegoś czasu miał problemy, najprawdopodobniej mógł być wyśmiewany przez swoich rówieśników. Nie jest jeszcze wiadome, czy to było bezpośrednim motywem ataku. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a pierwsze przesłuchania rozpoczęły się już w środę 29 listopada.